Witam Was, Rafał Różalski. Słuchajcie, pytacie czasami o bulb, czas bulb, czy też tryb bulb bardziej można by było nazwać. Jak z niego korzystać? Do czego służy? On służy do długiego naświetlania. No, mamy możliwość naświetlania do 30 sekund, ale ten tryb bulb pozwala na to, że możemy dłużej przytrzymać naszą ekspozycję. Tak, możemy dłużej przytrzymać naszą ekspozycję, ale do tego musimy użyć wężyka albo pilota. I wtedy zwalniamy migawkę, naciskamy, puszczamy migawkę i już mamy zrobione zdjęcie. Za chwilę Wam to pokażę. Przechodzimy do aparatu. Mam nadzieję, że widzicie moje ustawienia. I teraz tak, bulb. Widzicie? Zmieniam sobie czas, bo jestem na manualnym trybie. Zmieniam sobie czas 10, 20, 30 sekund i teraz przechodzę następny, jest bulb. Mam wężyk podłączony, mam bulb. Ja już mam ciemny filtr założony, ponieważ no, bulb długie naświetlanie, więc przyda się ciemny filtr, to jest 6 stopów filtr. I teraz tak, naciskam, słyszycie? Poszła migawka do góry i jest robione zdjęcie. Kiedy puszczę palec, mogę zablokować. Mam zablokowanego pilota i w tej chwili cały czas się naświetla. Kiedy zwolnię, zamyka się i koniec, zrobione zdjęcie. I to jest nasze zdjęcie. I to jest cała zabawa. Po prostu naciskasz, robisz zdjęcie i tak długo jak trzymasz zablokowany czy też palec na przycisku, tak długo będzie nasze naświetlanie. I to jest bulb. Ten tryb bulb. I jeżeli Wam to sprawia trudność, na przykład to jest jeszcze raz zrozumienia, bardzo proste. Wężyk, ciemny filtr, żeby mieć długie naświetlanie. Oczywiście możemy w nocy to robić. Wtedy niepotrzebny żaden filtr. Ustawiamy bulb, podłączony wężyk, filtr załączony, autofokus ustawiony już wcześniej, bo był ustawiony, nakręcony filtr, wyłączony jest, żeby w tej chwili na ciemnym filtrze autofokus mi nie szalał, bo on mi wtedy nie ustawi zazwyczaj. Naciskam, trzymam ile chcę, sobie mogę odmierzać czas lub na wyczucie, mogę zablokować, puszczam i zrobione zdjęcie. Oczywiście to ma sens w przypadku, kiedy robimy naświetlania powyżej 30 sekund, bo do 30 sekund mamy możliwość taką dobrania sobie tutaj w aparacie. Mamy 30 sekund, 25, 20, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 2,5 do 1 sekundy. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, Wam się do czegoś przyda. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania. Trzymajcie się, cześć.